Witam i pozdrawiam Was serdecznie z mojego mobilnego studia, jak widzicie, DAFXF. Nadal jestem w Paryżu. Jestem zmuszony nagrywać ten film, ponieważ gdy widzę niektóre materiały, które ukazują się w internecie, również w mediach, i to, jaki obraz przedstawiają tutaj sytuacji dziejącej się we Francji, to po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Gdy widzę mój film na YouTube, który jest wyciszony, a ktoś podstawia tam narrację z Iwony i opisuje sytuację, jaka działa się pod Łukiem Triumfalnym i na polach elizejskich, opisując to, że to ruch chuliganów w takich oto odblaskowych koszulkach, i mówi, że na ulicę wyszedł ruch chuliganów, który demoluje sklepy, tak, tam materiały, jak to została kradziona apteka i różne tam, spalono kilkanaście samochodów, tak, i takie inne. No, muszę to tutaj sprostować. Otóż nie jest to żaden ruch chuliganów. Sytuacja ta dzieje się we Francji od kilku tygodni. To nie jest tak, że Emmanuel Macron, prezydent Francji, 2 grudnia przylatuje do Paryża po wizycie w Argentynie, wysiada na lotnisku, patrzy, co się dzieje, i mówi: o Jezu, jak zostawiłem na jeden dzień samych i zobacz, co narobili. No zobacz, co narobili. Nie, otóż tak to nie wygląda. Ta sytuacja, te strajki trwają we Francji już od kilku tygodni. Były zapowiadane, nie doszło do porozumienia z ludźmi. Byłem w Rouen, byłem w Le Puy, w Marsylii. Także w każdym dużym mieście cała Brytania strajkuje, całe terytorium Francji. O tym nikt nie mówił, że kilka tygodni temu były blokowane setki kilometrów dróg. Na nacjonalkach francuskich, na landówkach, każde rondo było blokowane, był blokowany ruch, utrudniany ruch pojazdów, po to, żeby pokazać te manifestacje, że coś się tutaj ludziom nie podoba. Tego nikt nie mówił i żadna telewizja wam tego nie pokazywała, bo to było mało istotne. Na przykład to, co tutaj się działo, było to zmarginalizowane. A do czego doszło? No doszło do takich sytuacji, jakie już teraz widzicie i w telewizji, i na YouTubie. I boli mnie to, gdy ktoś nazywa tutaj setki tysięcy ludzi, którzy w wielu miastach Francji wyszli na ulicę walczyć o swoje, gdy ktoś nazywa ich ruchem chuliganów w kamizelkach. Oczywiście, gdy dochodzi do takiej sytuacji, pewne osoby na pewno wykorzystają taką okazję do grabieży, niszczenia mienia, i takie sytuacje są nieuniknione, jak to wszędzie. Natomiast byłem tam na miejscu, widziałem to w różnych miastach, widziałem, jacy ludzie stoją na rondach. To normalni ludzie pracujący, i emeryci, i młode kobiety, i starsze kobiety. Naprawdę normalni, zwykli, przeciętni obywatele w każdym wieku walczą o słuszną sprawę, tak? Walczą o podniesienie cen paliwa, walczą o podniesienie podatków, o to, że wszystko jest we Francji drogie, mają wysokie podatki, a nie tylko, bo ta sytuacja już narastała od drugiego czasu i te napięcia, że ludziom żyło się coraz gorzej. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że na ulicę wyszły jakieś grupy chuliganów po to, żeby demolować i okradać, to coś jest nie tak. Jeszcze wykorzystuje do tego moje materiały filmowe i moją twarz, wyciszając dźwięk, podkładając swoją idiotyczną narrację, tak? Tutaj w Paryżu zostało spalonych kilkadziesiąt aut, tak? Zostało aresztowanych bodajże 687 osób przez policję. Byłem na miejscu, widziałem te starcie, jak to wyglądało, i naprawdę nie jest tak, jak to wam telewizja mówi i próbuje zmarginalizować ten problem, że są to jakieś grupki opryszków z kijami bejsbolowymi czy łomami w rękach. Nie, nie. To wcale tak nie wygląda. Tutaj ludzie naprawdę walczą o słuszną sprawę, walczą z prezydentem Francji, z Emmanuelem Macronem, który doskonale zdawał sobie sprawę, że do takiej sytuacji prędzej czy później dojdzie, tak? Olał sprawę, poleciał sobie do Argentyny, przyleciał i się zdziwił, tak? Że co tutaj się wydarzyło. Teraz ma problem, tak? Ale ten problem, tak jak mówię, narastał od kilku tygodni i myśleli, że po prostu zamiecie się to pod dywan, tak? Znudzą się, tak? I pójdą sobie do domków. Niestety Francuzi są zadziornym narodem i potrafią się zjednoczyć i walczyć o swoje, tak? Także tutaj to tyle, jeśli mam wam do powiedzenia
w tym temacie. Nie słuchajcie, nie dajcie się ogłupić. Media próbują nas ogłupić cały czas. Nasze dzieci, nasze następne pokolenie prawdopodobnie będzie tak ogłupione jak dzisiaj Szwedzi, gdzie przyjdzie Arab, nasra im na głowę, oni powiedzą, że to bardzo fajnie, im się to podoba, tak? Nie dajmy się ogłupić, nie jest tak jak nam mówią tutaj media, że nic się nie dzieje, że to jacyś chuliganie wyszli na ulicę. W samym Paryżu strajkowało kilka tysięcy osób, może nawet kilkanaście, tak? Jeżeli strajki odbywały się na całych polach elizejskich, na całych ich długości, Placu Concorde, Rivoli, pod Louvrem, aż po Bastylię, od Łuku Triumfalnego, więc sama ta odległość tego odcinka, gdzie praktycznie całe metro jedynka było wyłączone z użytku, pokazuje nam, ile tych osób musiało się tam znajdować. A to tylko Paryż. A strajkowała w sobotę 1 grudnia, strajkowała cała Francja, w każdym mieście. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli podoba Wam się to, co mówię, jeżeli zgadzacie się z moim zdaniem, zostawcie komentarz pod tym filmem, łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.